przyznam wam się do czegoś szczerze. Ja nigdy nie byłem orłem z matematyki, a wręcz przeciwnie. Ale Kuba pokazał mi jedną rzecz z tego przedmiotu, co oznacza nieskończoność. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Kuba z kanału Dealer Clutch, o czym powinniście wiedzieć doskonale, chyba że jesteście tu pierwszy raz na worku z minifigurkami. No to dzień dobry, witam was na kanale WTF Clutch. Zostawcie tu subskrypcję, bo to znaczy, że jesteście tu pierwszy raz. Wracając, Kuba z kanału Dealer Clutch wysłał mi kiedyś wór, właściwie kopertę pełną minifigurek podróbkowych i ja myślałem, że wiecie, o, 3-4 openingi i po temacie, a to kurde, który to jest 7, 8 i tam cały czas, moi drodzy, no to tak ledwo jest widoczne, ale myślę, że dzisiaj faktycznie robimy sobie przedostatnie, a w kolejnym już robimy naprawdę ostatni przegląd. Nie traćmy więc czasu i losujmy, jakie tam jeszcze inne ciekawe figi. W ogóle Kuba tak wspomógł moje miasto, no właśnie, miasto, moi drodzy, miasto, dziwne, że jeszcze nie pytacie, kiedy miasto. Spójrzcie, jaka fajna figurka. No buźka, troszkę po kolorze poznałbym, że to nie jest Lego, ale poza tym naprawdę legitnie mocno. Kapelusz to na pewno nie poznał, że to nie z Lego, bo jakoś wszystko ok. Nadruk w tej figurce spoko. No, taki konferansjer, taka osoba, no proszę, proszę. To jest pierwsza klasa figurka, bardzo fajny. Większość w ogóle figurek z tego jest spoko, większość, bo oczywiście nie wszystkie. No i tak samo trochę jest tu, bo wygląd to nie wszystko, moi drodzy. Tutaj natomiast rączki już chodzą różnie. Ta chodzi zbyt lekko, ta chodzi dziwnie, jakby skakała. Nóżki chodzą normalnie, przy czym tu tak dziwnie ta nóżka wystaje, spójrzcie, z tego tułowia. Wygląd super, ale z dotykiem już gorzej, więc pięknie będzie prezentował się na zdjęciu, ale znacznie gorzej już w zabawie. W ogóle nie miałem pojęcia, bo tam wiecie, coś tam zaglądałem do tego wora i tu nie widziałem takiej figurki. Były dalej jakiś dziwny Artu. Nie wiem, czy właściwie Artu, bo nie wiem, jaki jest model tego droida, ale ta przezroczysta głowa, no średnio wygląda, no po prostu, no średnio wygląda, no przedtem wszystko widać. Na wątpię, że były droidy z przezroczystą głową, bo tam w środku była elektronika, no ale poza tym spoko. Jakościowo nie jest, mówię, jakoś tutaj źle, nie ma tutaj czegoś druzgocącego, ale też nie ma, wiecie, jakichś elementów, no w sensie to chodzi luźno, ale w Lego też nie chodzi jakoś, nie wiadomo jak. Nadrukowo, no... Całkiem przyda się służbie Imperium lub tam, nie wiem, jakiś bank, databank, nie wiem, to będzie w mieście, coś na pewno wymyślimy. Dalej, Kałabanga, moi drodzy, chciałoby się rzec. Chyba kolejny, bo już jeden chyba był, nie? Żółw Ninja. Troszkę mi tutaj to w kroku, bo tak wybaczcie, że patrzę pierwszy to krok, no wiem, dziwna sytuacja, ale dziwnie ten krok się zgrywa, w sensie, no tak nie do końca. Ale oceniam, że ten paseczku tutaj zrobiono mu też nadruk, no bo to nie jest, wiecie, to nie jest jakiś chleb powszedni. Nadruk jakościowo bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry. Muszla również naprawdę serio za gablotą i kolorystycznie i całościowo. Jakbym kogoś zobaczył tu za gablotą, powiedziałbym, kurde, fajnego masz tego Turtlesa z Lego. Rączki minimalnie zbyt lekko, ale to już chyba statystyka jest, że rączki są zbyt lekko. Rączki już normalnie, w sensie dłońki. Tu minimalnie zbyt lekko, nogi, uwaga, te z nóg, najważniejsze jeszcze, nogi chodzą normalnie zupełnie jak w Lego. Tylko pytanie, czy czekajcie, bo tu nie, bo ja po prostu zacząłem to paznokciem, o, i tak go wysadziłem. Bardzo, bardzo dobra podróbka. Jestem niestety smutny, że Kuba tutaj, dealer, nie wie, skąd pochodzą te figurki. No bo nie wiem, po prostu, nie wiecie, gdzieś tam kupując klocki dostał. Ale świetne, jeszcze te wycięcia na muszli. Naprawdę, naprawdę to jest coś, czym można by się bawić za niższe pieniądze niż Lego. Ja losuję kolejną figurkę. A kolejną figurkę jest jakiś totalnie brzydki szturmowiec. W sensie, nie wiem, czy wy to widzicie, ale ten biały tutaj... Pokażę wam kawałek Lego, no teraz może to widać, jak to wygląda, lepiej przynajmniej. To nie wygląda na białe, to jest niby w takim kolorze mleczno-białym, ale to daleko do białości. Doceniam, że chciano tu dać inny kształt stópek, jak widzimy. Nie doceniam takich nóg tutaj z tyłu, no i w ogóle tak średnio. Kolorystyka taka se i łapki zbyt lekko, główka bardzo ciężko. No nie, to nie jest taka figurka. Szczególnie w tak doborowym towarzystwie, jakie tu dzisiaj dostaliśmy, prawda? No to bywały lepsze figurki.
dalej, moi drodzy. Dalej, Wolverine. Czy Wolverine jest po roku w Rosji? No z buźki trochę tak, aczkolwiek mocno doceniam ten nadruk, bo jest okej. Okay. Jest naprawdę okej. Okay. Spójrz na tą detalowość. Pod oczami jeszcze takie wory. Ta broda kropkowana. Nie no, tu jest naprawdę spoko. No gorzej jest w rączkach. Co wy dzisiaj się wszyscy z tymi rączkami zmówiliście? Że chodzą za lekko? Totalnie za lekko. Dużo za lekko. Mocno za lekko. I tu też trochę z tyłu nóżki są identyczne jak tam. No tak, to jest przypuszczalnie jedna firma, teraz patrząc na kolor skóry. Przy czym u szturmowca wygląda to słabo, a już w Wolverine to się tak słabo już nie prezentuje, bym powiedział. No i nadruk, no prosty, a to trzeba zaliczyć na plus. Fajnie, ciekawe, czy jest do niego w ogóle gdzieś włoski. Bo tam jeszcze lata pełno gadżetów, które pewnie gdzieś tam na końcu odkryjemy. No nie wiem, moi drodzy. Losujemy dalej. No i co tu mamy? Mamy tutaj Jawę. O, jaki spoiler! Widzicie teraz, jak wyglądają Jawowie bez kaptura, ale no liczę, że gdzieś tam ten kaptur jest. Jest kaptur, moi drodzy. Jest. Zobaczcie, że tak zajrzałem, bo zazwyczaj nie chcę zaglądać do tego wora, ale teraz musiałem. Jawa. Nie, no te oczy dziwnie wyglądają, będzie mnie patrzył w nocy. No Lego nie mają, tam po prostu jest chyba czarna główka w Lego, prawda? A przynajmniej nie są tak wyraźne te oczy. Ale poza tym, nie no, naprawdę spoko. I ręce chodzą. No, nie no, za ciężko. Pochwaliłem, aj, myślałem. Ale chodzą naprawdę ciężko. Naprawdę ciężko chodzą te ręce. To też nie jest dobrym znakiem. Oczywiście, o ile stoi nam to na gablocie, no to nic się tutaj nie dzieje. Przy czym wtedy, jeżeli ma stada na gablocie i robić za ozdobę, to lepiej by chodził zbyt ciężko niż zbyt łatwo. Zbyt ciężko, ponieważ nawet gdy coś wsadzimy im do ręki, one nam pod siłą grawitacji nie opadną. A na tym chyba by nam zależało, jeżeli coś stoi na makiecie. Ładnie, chociaż ten nadruk taki dziwny, ale spoko. Ale ładnie, detalowo, małe wszystko. Tylko te oczy, nie te oczy. Będą ściły mi się po nocy. Będą mi się ściły na pewno. Na pewno po nocy będą się ściły. Co tutaj mamy? No kolejnego artu, ale to już jest artu, którego ja widziałem w jakimś secie. W sensie tym z Obi-Wanem. Więc już bardziej spoko niż tamten przezroczysty. Drugi taki droid, tylko faktycznie główkę muszę mu zmienić. Tutaj nadruki, coś jest z nim nie tak. W sensie on jest tak jakby słaby, tak jakby lichy, jakby komuś było troszkę szkoda farby, albo kierownik przyszedł i powiedział: dobra, oszczędźcie trochę na tej farby, przynajmniej na tej głowie. No i jest jeszcze mocno krzywy, aczkolwiek chyba w Lego też się zdarzają lekkie krzywości. Ale to droid jak droid, tutaj nie będziemy się nie wiadomo jak na nim, że tak powiem, skupiać. Tutaj mamy, czekajcie, dobra, bo tam pusia wyłowiłem. Co jeszcze mamy z całych ciał? Z całych ciał mamy kucharza, wow! Ależ teraz zajechało mocno Lego latami 90-tymi, a nawet 90-tymi. Fajny kucharz, poczy kucharz, chociaż ten wąs, ta mina w ogóle jest dziwna, dziwny rozstaw tego wąsa jest bardzo. No i to taka chusta, master chef, gacie zwykłe, jak to chodzi? Ale chodzi o dziwo, bardzo spoko. Chodzi o dziwo, bardzo spoko. Ten żółty jest trochę bardziej chamski niż w przypadku Lego, ale figurka już chodzi spoko. Ręce może minimalnie zbyt ciężko. Nie jest źle, naprawdę, nie jest źle. No spoko, spoko wyszło. No i jeszcze co tam wylosujemy, moi drodzy? Co tam jeszcze wylosujemy? Dobra, tu gość bez głowy, ale mamy, dobra, dalej mamy komplet. Kolejny żółw ninja. Kolejny żółw ninja. Kawabanga chciałoby się rzec. Z innym wyrazem twarzy, spójrzcie, czyli on się tu tylko główkami... Nie tylko główkami się różnili. No wow, moi drodzy. Musza tak samo fajnie postrzępiona. A, nie różni się tylko tym, tylko tu miecz by nie wszedł. Aha, miecze tylko do rąk wchodziły. Nóżki faktycznie widzę, że te same mamy. Nóżki widzę te same. Oczy spoko. Nie, naprawdę fajnie, że się tak różnią. Kurde, bo wiecie co mi tam migło? Ja tam widzę jeszcze innych żółwi ninja. Chyba im poświęcimy osobny film, bo bez jaj. Kolejna figurka, którą tu mamy. Kto to? Miałem pytać, czy to jest Darth Maul? Bo... po twarzy chyba Darth Maul, tylko taki po roku w Rosji, albo po pół roku prowadzenia firmy w Polsce, bo ten szczękości z jakiego dostał, no to jakby o tym świadczy. Te tatuaże nie są fajne, nie są. W sensie customowa figurka spoko, ale to jest jakiś krzyż na... No nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze. A przypuszczam, że to jest wrączek, tylko dobije sytuację. Nie, nie jest źle, dobra, rączki nie jest źle, ale no nie. Nadrukowo tu nie jest dobrze, po prostu, moi drodzy, sami przyznacie. A, nie jest dobrze, nie jest dobrze. No i jeszcze jakaś ostatnia figurka w tym dzisiejszym losowanku. Wow, proszę, Mace Windu, kurde, z rozszarpaną peleryną, czyli chyba już jak wyleciał przez to okno, przez Anakina,
bardziej przez Palpatina i ten. Ale powiem wam szczerze, nadrukowo spoko. Tu widać coś, nie tylko farba jakby nie domalowała, ale i w ogóle krzywo troszkę to jest nadrukowane. Ale poza tym, za gablotką, no jak to powiedziałem, się nie kapnął. Jedna ręka lżej, druga ciężej niż Lego. Nóżki minimalnie zbyt lekko. Nie jest źle. Dobra, dobra, jeszcze jedno, bo tam kurde jest naprawdę dużo tych figów. Naprawdę dużo tych figów. I co tu mamy? No Enlightina jak nic. Enlightina. Ja już te Enlightiny poznaję, bo są naprawdę dobre jakości, jak już wiecie, chociażby po recenzji u mnie, czy po poprzednich odcinkach. Jest naprawdę tutaj, kurde, dobrze. Kurde, tam jest tyle fajnych figurek jeszcze. Ej, no ja nie mogę tak, no ale dobra, obiecałem. Naprawdę, spoko. I on jakościowo jest super, a potwierdzamy, że Ej, to nie jest Enlightin. Ej, albo to nie jest Enlightin, albo są Enlightiny bez wypadających łapek, ale to raczej nie jest Enlightin. Kurde, no patrzcie, jednak człowiek tyle miał tych podróbek, a jednak nie do końca się zna. No proszę. Ale bardzo fajny pirat, mimo tego, że to nie jest Enlightin, a myślałem, że jakość Enlightinów to jest, no to właśnie ta jakość tutaj jest, bo nadruk spoko, nawet jakieś mikro tutaj, wiecie, paski z boku i dziurki. Buźka też okej. Chodzi to, no minimalnie zbyt lekko, ale dobra, ta chodzi ciężko, a ta chodzi lekko. Co to się dzisiaj dzieje, moi drodzy? Co to się dzisiaj dzieje? Podsumujmy może dzisiejszy odcinek. Bo dzisiaj trafił nam się taki odcinek, można by rzec, zagablotkowy. To znaczy, zagablotką nie wyglądałoby to źle, no bo spójrzcie, większość figurek jest naprawdę okej. Okay. Począwszy od Żółwi, Ninja, poprzez tego nawet Jawę, no dobra, weź tylko by głowę schował, po Mace'a Windu, czy tutaj tego gościa z cyrku konferansjera, tudzież tego gościa z tyłu. Naprawdę jest okej, okay, naprawdę jest spoko i kurde, fajnie, że te Chińczyki, no mają coraz więcej ich alternatyw, jednak tańszych w cywilizowanych cenach. I kurczę, boli mnie troszkę, że aż tyle figurek jeszcze zostało. Oczywiście, ja wam pokażę, ale w zbiorczym odcinku na przyszłym kanale, jednak widzę, że tam jest dużo jeszcze kurde perełek, więc ostatnie otwarcie tego będzie naprawdę długie, będzie naprawdę długim filmem. No ale co zrobić, jakby tak Kuba uszczęśliwił pięknie. Wam dziękuję i wy też mnie uszczęśliwcie, chociażby subskrypcją, chociażby polubieniem i jakimś komentarzem pod tym filmem, to zawsze człowieka uszczęśliwia, uwierzcie mi. Dzięki, że byliście dzisiaj, mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!